Sigmund Freud. Niewyrażone emocje nigdy nie umierają, zostają zakopane żywcem, aby powrócić później w znacznie gorszej postaci. Pewnego dnia, z perspektywy czasu, lata zmagań wydadzą ci się najpiękniejsze. Komu brakuje seksu, mówi o seksie. Głodny mówi o jedzeniu. Kto nie ma pieniędzy, mówi o pieniądzach. Dlatego politycy i bankierzy rozmawiają o moralności. Z twoich słabości wyniknie twoja siła. Szaleniec to marzyciel, który został wybudzony ze snu. Większość ludzi tak naprawdę nie pragnie wolności, ponieważ wolność niesie ze sobą odpowiedzialność, a odpowiedzialność jest dla większości ludzi przerażająca. Szczęście to marzenie dziecka spełnione w dorosłości. Idealna, wieczna miłość oczyszczona z wszelkiej nienawiści istnieje tylko między uzależnionym a jego narkotykiem. Gdy niebo mi oporne, piekło wzruszę do dna. Masturbacja to jedno z głównych uzależnień. Kolejne to uzależnienie od alkoholu, tytoniu i narkotyków, ale to tylko substytuty. Śmierć ojca jest najtragiczniejszym wydarzeniem, najbardziej bolesną i przejmującą stratą w życiu mężczyzny. Nasze namiętności często stają się naszym nieszczęściem. Od błędu do błędu odkrywa się całą prawdę. Zapracowanego człowieka rzadko odwiedzają bezczynni przyjaciele. Żadne muchy nie lecą do wrzącego garnka. Dokąd odchodzi myśl, gdy zostaje zapomniana? Psy kochają swoich przyjaciół i gryzą swoich wrogów. Zupełnie inaczej niż ludzie, którzy nie są zdolni do czystej miłości i zawsze mieszają miłość i nienawiść. Im doskonalsza osoba jest na zewnątrz, tym więcej demonów ma w środku. W głębi serca jestem przekonany, że moi drodzy bliźni, z kilkoma wyjątkami, są bezwartościowi. Kobieta nie chce uprawiać seksu z mężczyzną, który nie rozumie jej sygnałów. Jeśli chodzi o sprawy religii, ludzie są winni wszelkich możliwych nieuczciwości i występków intelektualnych. Sport jest sublimacją popędu do przyglądania się i tendencji sadystycznych, ekshibicjonistycznych, homoerotycznych i erotyki ruchowej. Wszystko, co robisz w łóżku, jest doskonałe i absolutnie dopuszczalne, tylko obu stronom musi się to podobać. Ludzie są bardziej moralni niż myślą i znacznie bardziej niemoralni niż sobie wyobrażają. Seksualność jest kluczem do problemu psychoneuroz i nerwic w ogóle. Nikt, kto gardzi kluczem, nigdy nie będzie w stanie otworzyć drzwi. Neurotycy narzekają na swoją chorobę, ale wykorzystują ją w pełni, a jeśli chodzi o jej odebranie, będą jej bronić jak lwica swoich młodych. Nauka nie ma zamiaru straszyć ani pocieszać.
Kto kocha, staje się pokorny. Ci, którzy kochają, że tak powiem, zastawili część swojego narcyzmu. Każdy człowiek powinien znaleźć swój własny sposób na szczęście. Kobieta powinna zmiękczyć mężczyznę, ale go nie osłabić. Śnimy, żebyśmy nie musieli się obudzić, ponieważ chcemy spać. Właściwie każdy normalny człowiek jest normalny tylko częściowo. Ja dziś paniom życzę, żeby przestało się paniom śnić, a zaczęło przytrafiać. Psychologicznie rzecz biorąc, dziecko jest ojcem człowieka dorosłego. Człowiek musi kochać, aby być zdrowym. Szczególnej zaś uwagi wymaga sytuacja, gdy większa liczba ludzi wspólnie podejmuje próbę zapewnienia sobie szczęścia i ochrony przed cierpieniem, tak przetwarzając rzeczywistość, że nosi to wszelkie cechy obłędu. Mianem takiego masowego obłędu musimy określić także religię ludzkości, choć rzecz jasna, nigdy nie rozpozna tego obłędu ten, kto sam go podziela. Gdy człowieka, któremu wiodło się dobrze, spotyka niepowodzenie lub nieszczęście, zagłębia się on w sobie, wzmaga wymogi własnego sumienia, wymierza sobie karę i pokutę. Człowiek, który pierwszy cisnął obelgę zamiast kamienia, był twórcą cywilizacji. Pierwszą oznaką głupoty jest całkowity brak wstydu. Za postęp kultury płacimy utratą szczęścia w wyniku podwyższenia poczucia winy. Rozkosz jest premią natury za trud płodzenia i rodzenia. Mała, prymitywna istota, dziecko, ma w ciągu niewielu lat stać się cywilizowanym człowiekiem, niezwykle długi okres dziejów kultury ludzkiej powtórzyć w zgoła niesamowitym skrócie. Osiągnięcie to zostaje umożliwione dzięki dziedzicznej dyspozycji, jednakże prawie nigdy nie może dojść do skutku bez pomocy wychowania, wpływu rodziców, które, jako czynniki zwiastujące superego, ograniczają aktywność ja za pomocą zakazów i kar oraz sprzyjają wcześniejszemu pojawieniu się stłumień lub też je wymuszają. Człowiek broni się przed strachem za pomocą lęku. Słowa mają moc. Subskrybuj nasz kanał. Korzystaj z mocy słów. Zmieniaj swoje życie. Który cytat podobał Ci się najbardziej? Napisz w komentarzu. Wybór należy do Ciebie. Kogo wybierzesz teraz? Carl Jung. Czy... Viktor Frankl.